Cześć, jestem Karla, dzisiaj ze mną jest Kami. Hej! I mamy naszego luźnego Minecrafta. Tak, w końcu. W sumie tak. Nie tak dawno był. Z miesiąc temu. To w sumie tak jak przewidywałyśmy. Co ty zrobiłaś? Zrespiłam jednego kurczaka i go zabiłam jajkiem. Jak mogłaś? Tak, miałam 20 chyba jajek i zrespił się jeden kurczak, tylko i go zabiłam. Dobry początek! Tak, jak w ogóle zwykle. To ja może sobie zrobię miecz. O, dobrze by było, tak, bo już to trochę tutaj jesteśmy, a ty miecza chyba nie masz, więc czas najwyższy, słuchaj. Nie wiem, ile my tutaj jesteśmy. A gdzieś w statystykach da się chyba sprawdzić, ile dni tutaj na tym... I znowu noc. Już no nie. Już nawet nie wiem, które jest łóżko, trzeba je pomalować. Aha, nie mogę spać. Aha. Może od razu byśmy sobie przyniosły do domu. Dobra, dawaj. No i wciągnęła dwa. To niesiesz. Dzięki. Na razie musimy spać na piętrze, tak? Znaczy na piętrze, znaczy, jeszcze na piętrze, nie ma schodu. Na parterze. Jeszcze nie ma schodu. Nierówno postawiłaś. Wiem, właśnie widziałam, ale już... Boże. O, poprawiłam. Dobrze, trzeba będzie jeszcze pomalować te łóżka, ale coś długo, długo ta noc trwa? Czy ty nie śpisz jeszcze? No. Okej. Okay. Nie, już. A, w ogóle, aha. No ja właśnie, też tak poprawiłam, że no ten. Właśnie. No. O Jezus Maria, i już nie mamy spawna. Bo łóżka stały tak nierówno. Trzeba było pomalować te łóżka, właśnie więc... Też. Na jaki kolor? Dobra. Ja chcę... Bo ja lubię konwalię. A jak wezmę konwalię, to będzie białe? Chyba tak. Tak. Albo szary, nie wiem. Pomaluj sobie łóżko białe na biały kolor. No. Jaki wzięłaś kolor? Z tego habra. Taki niebieski. Taki wręcz to jest taki ten. A to ja ten. Może wezmę ten słoneczny, bo w sumie nie mamy jeszcze dużego wyboru. O, to będziesz miała żółte, będzie pięknie wyglądać z tym niebieskim, bo to taki ten. Indygo chyba. O, tak to się robi dobrze. Aha. W ogóle to no łóżko w rączce jest takie małe, jak postawisz, to jest kurde większe od postaci, nie? No nie. W sumie? No musi być duże, no. Nasze łóżka też są większe od nas. No. Racja. Dobra. Tak w ogóle to mamy dom. Tak właśnie. Jakby ktoś nie zauważył, to, to mamy dom. I staw. Do którego ciągle wpadam. Tak, i mamy pole, i mamy trochę już ogarniamy sobie tutaj, żeby jakoś przetrwać, bo z jedzeniem jest naprawdę ciężko. O, i mamy też Optifine'a. O właśnie, wyszedł Optifine. Dlatego w sumie będzie mniej lagów. Lepiej będzie Minecraft chodzić, tak. Od razu jak ten zainstalowałyśmy, to było takie, o, w końcu da się grać. No dokładnie. No, a to jest nasze drzewo. Zapomniałam, jak się nasza polana miała nazywać. Szczęśliwa polana. Szczęśliwa polana to nasze szczęśliwe drzewo. Tak. Jedyny bo, dąb na naszej polanie. Wszędzie no właśnie, wokół są bo... brzozy. Mhm. No, bo też pierwsze co... To nie możemy sadzić dębów. Możemy chyba, tam dalej się trzeba przejść i gdzieś będą jeszcze dęby chyba. Ale nie, nie możemy tu sadzić. A, że nie możemy, dobra. Nie możemy. Tu jest zejście do naszej kopalni. O, i tam chyba znalazłyśmy kanion, tak? Chyba tak. A może to nie tu? Tu chyba. Nie wiem, a czy może... to był ten sam serwer. Nie wiem, no w każdym... Mamy kilka serwerów, okej? Okay? Pamiętamy. Bo na każdą wersję nową Minecrafta tworzymy sobie jakiś nowy serwer i potem zostawiamy, bo wychodzi jeszcze nowa i szkoda nam, to, nam tego świata. Także no. Także tak to wygląda. No a domek jeszcze jest nieskończony, więc pewnie na przyszły odcinek będzie skończony. No, jest, na następny jest... odcinek to pewnie tutaj narobimy, kurde, już pewnie tego tak. Postępu. Jest w ogóle YouTube. Mamy 19 diamentów, bo ach, poszłyśmy no, do tak. Kopalni. Na dole. I sobie ten. Dlatego to jest szczęśliwa polana, bo tyle tutaj znalazłyśmy, więc stwierdziłyśmy, aha. Że no to jest znak ja po prostu. A tutaj mamy zwierzęta w garażu. Oj, uderzyłam krowę jajkiem. Bo jeszcze nie mamy dla nich miejsca. Mamy też tutaj gnojownik. Kompostownik. Co to za różnica? Gnojownik. No. No w sumie jedno i to samo. No i w sumie pod domem to...
Najpierw to przydałby się magazyn, a potem zejście do kopalni chyba. To jak zwykle zaczynamy od... Tak, od podstaw. Drugiej strony. I w sumie dzisiaj chyba się będziemy zajmować takimi rzeczami. Tak, będziemy tu wszystko ogarniać, tak mi się wydaje. Naszą paletę. Aby śmiesznie przez siebie przechodzą, jak się ten... starają małe. Powiesz. No, widzę, że równasz teren. No właśnie, bo taka dziura. Żeby ten tutaj powiększyć. No nie myślałam akurat o tym, ale... po prostu chciałam wyrównać. No dobrze, bo brzydko wyglądało. W sumie urządzać w środku domek możemy, bo tam na filmie i tak tego nie będzie, więc jak masz... Nie wiem, czy mi chce urządzać domek w środku. No właśnie miałam mówić, jak masz wenę, ale z tym będzie ciężko. Tak. Pamiętam, że... Oj, w starych tych też bardzo długo miałyśmy nieurządzone domki chyba. No. Aż nas coś nie naszło. No. Ale nam to wygląda ładnie i to drzewko. Mm. Tylko tą farmę bym przeniosła do tyłu. Bo tak z produkcji, no też racja. No. Trzeba by tam przenieść do tyłu. To w sumie możemy już zacząć coś tam. Tak. No a zamysł był taki, że w garażu będziemy miały konie. Tak w ogóle. Czyli my to wszystko musimy o tutaj zrównać, tak? Do tego poziomu? O to o, wszystko o tak o. No przynajmniej część by się przydało, bo przecież no jak chcesz wchodzić na taki ten... Chyba, że tylko kawałek i zrobimy schodki. Chociaż nie, tu wcale aż tak dużo tego nie ma, więc możemy to szybko wziąć, ogarnąć i tyle. To muszę sobie zrobić łopatę. No ja też sobie niedawno zrobiłam. Chociaż nie wiem, czy my dobrze zaczynamy. Chyba powinniśmy zacząć od magazynu, bo zaraz będziemy miały problem. Też racja. Jak zwykle. Zaczynamy od takich pierdół, a potem nie mamy gdzie trzymać rzeczy. No już tam stoją dwie praktycznie pełne skrzynki podwójne, także... Ja tutaj zrównam ten kawałek i też zaraz pójdziemy tamten. Skype'a i znowu. Będziemy trzymać te... konie faktycznie w tym garażu, czy nie? Tak, no bo konie to taki środek lokomocji, nie? Znaczy poruszania się, przemieszczania się, o. No ale pewnie tutaj tylko dwa konie będą. No gdzie wyłazisz, kuro? Zabij, jak wyłazi. Nie podobają jej się warunki, to niech spada. Bo właśnie myślę, gdzie zrobić zejście do magazynu. Te łóżka tu stoją, to mi przeszkadzają trochę. Może zróbmy najpierw schody na górę, a potem zrobimy wejście do magazynu. Tak. Popieram. Tutaj by się przydałoby, ale nie wiem czy... Nie jest zbyt wysoko, może tu. Bo tam... Chyba dach zniszczyłam. Kurde, blaszka. To kręcone zrobimy. No już ja widzę nasze kręcone schody. Poza tym one chyba zajmują więcej miejsca. Też mi się wydaje, bo... Brzozowe? No, tak. Dobra, mamy taki miszmasz z tego drewna. W tym naszym stawie świata. Można łowić. Można. Potrzebujemy jedzonka. O, udało się. Czemu te schody muszą zawsze zajmować te miejsca? Nie wiem, to wstaw drabinki i tyle. O. No ty widzisz. To czasami mi się zdarza zabłysnąć, nie? Zapomniałam o tych drabinkach, ej. No i w sumie może być. No, bo na górze tam tylko będziemy miały łóżka, więc w sumie to nie musi być tak aż... Ważne, żeby z zewnątrz był ten domek ładny, a w środku może być... Nie ma to jak dobre podejście? Znowu tak. Mi... Tak. Aha. Ech, z tym Minecraftem. A drabinki też mogą Minecraft mieć różne kolory? Właśnie nie wiem. Chyba nie. Nie. Nie, jeszcze tego nie wprowadzili. Jeszcze nie, pewnie wprowadzą to w jakiejś
setnej aktualizacji, bo im się przypomni. W każdej. To jeszcze mają drabinki, nie? Tak. O, idziemy spać. Dobra. Już. Bo nam się łóżka. Ale przecież jak i tak zaraz je przestawimy na górę, to zapomniałam! No co? I drzwi... no... aha! Ja sobie zrobiłam piętrowe. Na dole. Mhm. No, fajnie. Dobra. O. I git. No i dobrze, to teraz jeszcze gdzieś trzeba ten magazyn ogarnąć. No, w sumie tutaj jest takie idealne miejsce na kuchnię. W tym kącie tutaj. No to rób. Nie? Robić żadnej kuchni. No ale jak się robiło to ognisko? Z patyków. I z no właśnie... pochodni chyba. Aha, bo to drewno, a nie deski. Z czego by to zrobić? Szafki. Nie wiem. O, dobra. Gdzieś bym postawiła to ognisko tutaj tak. Taka piła w domu to nie bardzo. No nie, ta piła to powiedziałabym, że w garażu, ale jak tam są zwierzęta to... No właśnie, to... ja tak samo w garażu myślałam, żeby zrobić zejście do magazynu. Telefon. Dobra. Dobra, stawimy sobie piecyki. Niech się pieko, rybki. Au! Kurde. Weszłam w ognisko i mnie uderzyło. O. Bardzo niefajnie. Złe ognisko. Myślę, z czego zrobić szafki. Nie wiem, no, z jakiejś drewna pewnie, czy coś. Właśnie tak nie bardzo im pasuje, bo podłogę mamy z ciemnego drewna, ściany mamy z jasnego drewna. No to z kamienia może, nie wiem. Może z tego granitu w końcu tyle rzeźba nakopa. Niech się na coś przyda. No. To ognisko to naprawdę fajna sprawa, że to dodali. Bo w końcu można sobie piec na przykład różne rodzaje ryb jednocześnie. No. No. A chyba mi pokazywałaś. No, pokazywałam ci wcześniej ognisko. Co je zniszczyło, mi się okazało, że jak się zniszczy ognisko, to wypadają chyba patyki tylko. Aha. Czyli nie możemy niszczyć ognisk? No chyba, że tym takim ewentualnie narzędziem z tym, z jedwabnym dotykiem, to chyba wtedy by całe wypadło. Tak mi się wydaje. No coś... tak trochę za wysoki ten stół mi wyszedł. Ja i moja... Dobra, postaw kanapę, będziemy jeść na kanapie, po co komu stół? I tak nie mamy talerzy. Dobrze. Zrobimy może o tak, żeby był... Zróbmy sobie bufecik. O. Ale wtedy nie będzie lodówki. I tak też nie stać na lodówkę na razie. Co za mało żelaza mamy. Chyba, że sobie złotą zrobimy. Uuu! Nie będzie nam pasować do mebli. No właśnie. Przydałby się kociołek. A to też chyba z żelaza, nie? No. Musimy nakopać. Trochę żelaza. W sumie... taka kuchnia. Tylko nie, no muszę wypolerować ten granit, bo mi nie pasuje teraz do reszty.
A co sobie tutaj piecze rybki nad ogniskiem? Łowię i piekę. Łowię i piekę. No żeby było jedzonko, no. Dobrze. Wow, ale tutaj ten, przeszalałaś, no no no. No. Kuchnia na wypasie. Tak. Fajny jest ten, ta piła, czy co to tam... Przecinarka. O, przecinarka, dobrze. Tak se zrobię. No nie wiem, czy to dobrze wygląda. Aha, przydałoby się jednak trochę... O, na przykład... O, nie tak. Żeby to na czymś stało, a nie debiutowało. No, dobrze by było. Nie da się, bo no, musiałabyś to... tutaj ten, drugą półpłytkę postawić pod to, no, ewentualnie. No, ale wtedy to już będzie... Inny efekt, no ale dobra. Kurde, blaszka, nie te strony. No! Pójdzie w praniu. To i tak taka prowizoryczna ma być ta. Te dźwięki z okna. Prowizoryczna. No coś słyszałam przed chwilą, jakieś takie te. No. Kurde, ladży mi tutaj, że nie mogę wchodzić do piecyka, no. Dobra, to mamy kuchnię i nic więcej nam tu nie potrzeba. Walniemy se kanapy. No i będzie git. Tylko nie wiem, jak to zrobić za bardzo. Bo tutaj są drzwi. Tu by się przydało trochę zejście do magazynu też. Właśnie. Trochę mały ten domek. Jak no, tak. Wiedziałam, że tak będzie. A się pytałam, czy nam wystarczy. A Jezu, i co teraz? Nie wiem. Dobra, machnij tu przy drabinkach tą kanapę, no i tyle. Myślałam, żeby tu machnąć zejście na dół. No to, nie wiem, to może najpierw zrób zejście, a potem ten. To zejście też możemy zrobić, żeby się po tych... po drabinkach schodziło, no, no, nie? No, bo przecież... No. No jest taka kanapa, ale niezbyt mi się to podoba. Ciasno, zaraz... ale własno. Właśnie. No i dobra, jakoś tu się da przechodzić, także... Jakoś. Tutaj w środku jest tyle miejsca, a tam... Ale widzisz tą krowę? Przez chwilę przenikała przez te, przez drzwi. Najlepiej. Widziałam właśnie. No, kanapa, kanapa, mówicie, kanapa, dobra, spadam. O, rany. Krowa to nam wpadnie na ruszt, co najwyżej. Oj, wpadnie. Dobre będą steki. Dobra. Trochę drabinek narobiłam. Można jakiś magazyn tworzyć. Jak nisko go chcemy? Nie wiem, zrób tak nisko, żebyśmy nie miały problemów potem z farmą na przykład. Że będzie kurde tak, że sufit magazynu to będzie dno w jeziorku do farmy czy coś. Nie no, chyba aż tak nie będzie. To na którym poziomie jest to jeziorko? Bo my tu z tyłu będziemy chyba tą farmę robić, nie? O, na tyle co zrobiłaś, to sądzę, że spokojnie wystarczy. Tak? Tak. Dobra. Zresztą ja tu zaraz będę tą farmę robić, tylko tu dokończę równanie tego terenu. Nie mogę tu pochodni postawić, Lipton. Gdzie nie możesz pochodni postawić? Na tej ściance przy drabinkach. A no, no bo te drabinki teoretycznie tak jakby zajmują cały blok, nie? Znaczy całą tą. Zrobimy na 3 ten magazyn do góry, czy wyższy? Bo zaraz będzie problem znowu. Tak do tej ziemi, o. W sumie tutaj uważać ze wszystkim po prostu, bo zaraz się okazuje, że, tak, że to nie tak, że to miało być inaczej, a... W sumie... 13. Czekaj, zaraz tam zejdę i zobaczę, bo tak jak mi mówisz, to ja nie mam takiego
przekształcenia. Jak to naprawdę wygląda. Pięknie. Okej, o dobra, wcelowałam się. Aha, tak, że tu 6, tam 6. No, chyba powinno styknąć, no. Czyli co, kopiemy? No. Nic innego nam nie pozostało, tylko kopać. A w tą stronę ile ma być ten? A bo ja wiem. Ze 12 chyba, nie? Żeby to było w miarę symetryczne. No, bo idzie w ten albo ten chyba... Albo chyba 13, bo jak tu jest tak, w to jest 6 i 6, a tu jedno po środku to 13. Mhm. Tak by wychodziło. Skomplikowane obliczenia matematyczne, tutaj się ten, takie. Normalnie matematyka dla zaawansowanych. Bez jaj. To jest naprawdę ciężkie. Plus jeszcze trzeba wykopać podłogę. No. Ale przydałby się taki diamentowy kilof wykokszony na maksa. A z czego zrobimy sufit, te ściany, a z czego podłogę i będzie rozkmina życia. Ja sądzę, że możemy zrobić z tego czerwonego, jak to się nazywa? Granit chyba? Tak. No. Ale co z czerwonego? Sufit czy podłogę? Wszystko. Wszystko? Takie czerwone? Okay. Red room? No. A co? Kto mi zabroni mieć czerwony pokój w Minecrafcie? Co, znowu mnie wywali? No już myślałam, bo miałam takiego laga. O Jezu, chwilę grozy. Niepewność, nie? Tak. Sufit najważniejszy, nie? Tak. Najczęściej na niego patrzysz. Ale musi być ładnie. Tak. O. Jeszcze oczywiście już myślę o wycieczce do Netheru po Glowstone. Chociaż teraz się pojawiły te latarenki, to już jest, jest większe pole do popisu. Tak. Właśnie, można by tutaj zamontować te latarenki, tylko musimy się nauczyć je robić. A to chyba już zrobiłyśmy ostatnio. Tak? No, nie pamiętam. Próbowałyśmy jedną zrobić, tak mi się wydaje. A ty próbowałaś. Ja? No. Ale co my z nią zrobiłyśmy? A wiesz co, to chyba był inny serwer. Może ty u siebie jakoś prywatnie próbowałaś. Albo wiesz co? Wydaje mi się, że chyba szukałyśmy w internecie receptury na te latarenki. Kurde, co tak wysoko ten sufit. No sama tak wykopałaś, to tak wysoko, no. Cicho. Czyli te wszystkie ściany też trzeba skopać, bo to trzeba ujednolicić, tak? No tak. I też granitem, nie? No kurde, te lagi mnie denerwują już. Proszę mi się... No! Czy to ty stawiasz? Nie, ja teraz zburzyłam tego jednego, co był tak jakoś ten... No bo właśnie ja go zburzyłam, on się pojawił, ja go zburzyłam, on się znowu pojawił. Bardzo niefajnie. Jakieś widocznie muszą być te. Trzeba uważać, jak się stawia, bo przecież potem już nie zdejmiesz. Tam sobie weź na ścianę. Dziękuję. No i w sumie to już... Co? Tak cichaczem mi rzuciłaś. No bo jakiś jeden znalazłam gdzieś, więc ci rzuciłam. No ja mam 41, ty masz 64, obawiam się, że może nam zabraknąć. To nam zabraknie, jak to ma iść na ściany, więc... Nie zabraknie? No raczej. Zabraknie. Aha. Tak, zabraknie, zabraknie. Trzeba wykopać. Ale tu mamy, tu możemy trochę wykopać tego, o. W ścianie mamy. To jest po prostu najważniejsze pomieszczenie w całym Minecrafcie. W sumie? O. Słyszę ten dźwięk. Ten taki wagonika. Z tymi... A, no. No, ja teraz nie słyszałam, to myślisz, ale... To myślisz, że gdzieś z tej strony, gdzie ja stoję, myślisz? No, możliwe, bo ja też gdzieś tam chyba byłam, więc to tak... Myślisz? Myślę. Myślę, więc jestem. Musimy
się w daną stronę kopać. Zaraz. Zaraz, teraz, natychmiast. Teraz to my robimy tu ten... magazyn. I na bank nam nie wystarczy tego granitu, bo zobacz ile zrobiłam, a już mi się... No tak, ale zobacz ile ja zrobiłam i już mi się skończył. Ups. Pewnie drewna nam też nie wystarczy. Chociaż... Nie tak. To już mogę tą podłogę tak ten... Siekierko. No, ale to satysfakcjonujące, co? No. I przy okazji nastawiam 7000 pochodni. To już mi się skończyły, nie będę ich stawiać. Musimy iść szukać granitu. Więc no sobie zaczniemy kopalnię robić od razu. Tak. A tu w sumie w rogach nie trzeba stawiać. Oj tam, już nie bądź taki żyd. Gdzie widać, no. No i co? Niech będzie porządnie zrobione. W domu też w rogach nie stawiasz podłogi. Tak. Oszczędzam jak mogę. Po prostu typowa rozmowa między nami. Teraz ja na bank będę stawiać milion pochodni. Sytuacja? Robienie magazynu? Takie fascynujące ogólnie. Sytuacja tylko u nas. To czekaj, tylko tu tego dokończę. Niech nam się skończą surowce to. No mi się o, dobra. No mi też. Jakoś to zaczyna wyglądać powoli, no. W ogóle obczaj to, że ściany są po tej stronie, gdzie nie ma podłogi, a podłoga po tej stronie, gdzie nie ma ścian. To tylko my tak umiemy. Budowanie. Najlepiej. Nasze wizje, kurde. Najpiękniejszy magazyn, jaki kiedykolwiek widziałam. Tak jest. Gdzie jest teraz F5? Tutaj. Po co ci F5? No bo się bada żegnać. Aha, no dobrze. To jak F5, ja, to F5. Tak, ja i kawałek mojej twarzy, który został na bluzce. No przerwało cię niestety. Kto robił tego skina? Ja się pytam, gdzie ja mam w ogóle buzię? Nie masz buzi, ja też nie mam buzi. Ja mam tylko oczy. Zawsze miałam buzię. O, tak nie będzie. Uiii. Zrobię sobie nowego skina na przyszły raz. No to żegnamy się. Pa, pa. Mam nadzieję, że nikt nie ma epilepsji. Oj, byłoby niefajnie. Tak. Dziękujemy za uwagę w tym odcinku. Kolejny jak nam się zachce. Jak się ogarniemy, to pewnie nagramy. Pewnie nagramy teraz 2 godziny i będziemy potem robić z tego 3 odcinki. Zobaczymy jak to nam wyjdzie, no. Także ten. Ten odcinek mamy nadzieję, że będzie z kopania. Właśnie, no ale takie rzeczy też kopalni. Ja lubię oglądać kopanie. Więc ten odcinek jest dla ludzi, którzy lubią oglądać kopanie. Pewnie sama go będę oglądać. Dobra, kończmy, bo już zaczyna nam odbijać. No to pa. No pa pa. O, Aziu. My to jak zwykle.